Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Kynologia w pigułce. Pierwszy odcinek w 2020 roku. Nowy rok, nowi my. Dużo zmian w Kennel Clubie i o tych zmianach sobie właśnie teraz porozmawiamy z naszym gościem, Remigiusz Czech, menedżer Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Psarasowego Kennel Club. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. O części z tych zmian, które nastąpią, powiemy już teraz. Od 1 stycznia, czyli od nowego roku, działa w Kennel Clubie sekcja odmian kolorystycznych rasy Yorkshire Terrier. O co chodzi z tą sekcją? Postanowiliśmy unormować tą sekcję ze względu na to, że w tej chwili w Polsce jeszcze się tym nikt nie zajął i tutaj widzimy niszę i mamy dużo zapytań od naszych hodowców, a nie tylko od naszych hodowców, także wszystkich miłośników, którzy zajmują się tą odmianą kolorystyczną Yorkshire Terrier. I tutaj będziemy działać w tym kierunku, żeby dać też możliwość hodowcom jak najlepszej weryfikacji i pod kątem wzorca rasy, ale tak samo możliwości badań genetycznych w przyszłości. Było dużo zapytań, także już od momentu, kiedy ogłosiliśmy, że ta sekcja powstaje. Także tutaj też warto, myślę, że wyjaśnić, że to nie tworzymy żadnej nowej rasy, tylko tak naprawdę tutaj, to jest unormowanie tego, co było do tej pory. Tak, oczywiście. No, wzorce są już opisane. Będziemy też te wzorce u nas na stronie publikować, żeby każdy mógł się zapoznać, jak ten wzorzec wygląda. Także tutaj nowości żadnych pod tym kątem nie wprowadzamy. Chcemy się zająć bardziej stricte pod kątem badań genetycznych, tak żebyśmy tutaj mieli cały wachlarz pokazania, jak wygląda rzeczywiście ta odmiana kolorystyczna w zapisach DNA. Tutaj wspomniane były właśnie wzorce ras, które będą publikowane w sekcji spis ras, tak, on zostanie rozszerzony o te wzorce. A skoro jesteśmy przy spisie ras, no to także od 1 stycznia, o czym też jeszcze nie informowaliśmy w poprzednim odcinku Kynologii w pigułce, bo to było jeszcze w starym roku, no obowiązuje w Kennel Clubie już nowa klasyfikacja ras. Mamy nie 5 grup, jak było do tej pory, tylko jest 8 grup. Skąd właśnie ten podział? 7 grup mamy tutaj przypisane jako z brytyjskiego Kennel Clubu, a grupa 8 są to rasy, które będziemy nierozpoznawalne przez brytyjski Kennel Club, także tutaj te wszystkie rasy będą umieszczone w grupie 8, które nie są sklasyfikowane według brytyjskiego Kennel Clubu. Ani nie mają też żadnego umocowania w FCI. Oczywiście. W związku z tym, no, jeśli już mamy tutaj powiedziane o Yorku, o tych rasach według nowego podziału, wszystko wiąże się też z wystawami, tak? Bo wystawy też będą się odbywały teraz już według nowego podziału, czyli będziemy mieli bez tych 8 grup. Również zakomunikowaliśmy o tym, że ta 8 grupa ma swojego osobnego besta. Jak to będzie wyglądało? A czy wyglądać będzie tak, że na bestach, na międzynarodowych wystawach czy krajowych będziemy wybierali przedstawiciele do bestów z naszych tych 7 grup według brytyjskiego Kennel Clubu, a grupa 8 będzie miała totalnie zupełnie osobnego besta, także będzie najpierw tak jakbyśmy mieli dodatkową wystawę po prostu na wystawie, także to klasyfikacja w tej grupie 8 będą walczyć po prostu osobno. Mówiliśmy o tym, że to będzie tak jakby była zupełnie osobna wystawa, ale to jeszcze kolejna nowość. Będzie taka okazja już w czerwcu w Adamowie dla właścicieli właśnie Yorków kolorowych, żeby zdobyć podczas w zasadzie udziału w jednym wydarzeniu, tak, ocen od 2 różnych sędziów. Zgadza się, także no tutaj też będzie to organizowane przez nas po raz pierwszy. No zobaczymy. No mam nadzieję, że frekwencja hodowców z odmianami tych kolorystycznych Yorków dopisze i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało i podejmiemy następne kroki, co dalej robić, jeżeli chodzi o klasyfikację tej grupy. Tutaj warto też wspomnieć wszystkim właśnie właścicielom, czy też hodowcom Yorków kolorowych o tym, że w ogóle także innych posiadaczy psów z 8 grupy, że nie tylko polscy sędziowie, ale też i sędziowie z Wysp Brytyjskich zaczęli się interesować tymi rasami. Na przykład już w Warszawie były oceniane te psy z ras niesklasyfikowanych przez sędziego z Wielkiej Brytanii. Tak, rozmawialiśmy tutaj z sędziami, czy nie będzie jakiegoś problemu, jeżeli chodzi o to. Dostaliśmy zielone światło, także działamy. I będą także ci sędziowie oceniać i w przyszłym roku również te rasy. Mówimy o nowościach. Na pewno swego rodzaju nowością jest też wygląd metryk w Kennel Clubie.
w nowym roku. Wszyscy nasi hodowcy, właściciele psów z naszymi rodowodami pamiętają dokumenty opatrzone właśnie hologramem od nowego roku. Który był podrobiony, także tak, tutaj. Między innymi też podrobiony, także od nowego roku będzie się to też. Tak, robić. Zdecydowaliśmy się tutaj w ogóle na zmianę tego, jeżeli chodzi o format. Format samej metryki zostaje taki sam, tak? Zmieniamy tylko sam hologram, który, no mówię, no, gdzieś tam był już podrobiony, dlatego chcemy zabezpieczyć się na przyszłość i zostanie na metryce podany kod QR, za pomocą którego będzie można zweryfikować informacje i od razu wyrobić sobie rodowód, który bezpośrednio ten kod QR przekieruje na naszą stronę. Też widzą Państwo właśnie to w tej chwili na naszych ekranach. Proszę nie być zdziwionym, kod QR, coś co dla niektórych jest jeszcze nowością, nawet jeżeli ktoś nie korzysta ze smartfonów i z tego czytnika kodów QR, tylko tradycyjnie wpisuje adres strony internetowej. No, w każdym razie, jeżeli zobaczą Państwo właśnie metrykę czy rodowód Kennel Clubu opatrzony właśnie takim kodem, to jest to jak najbardziej dokument wydany przez nas, tak? Jeżeli wszystko poza tym się zgadza, zawsze można do nas również z nami się skontaktować i zweryfikować po prostu autentyczność takiego dokumentu. Zgadza się. Też zrobimy taki filmik instruktażowy, jeżeli chodzi o to, jak to stricte działa w praktyce. Wspomnieliśmy już o wystawach. W tym tygodniu ukazał się na portalu Kennel Clubu i na profilu facebookowym harmonogram w ogóle wystaw na cały rok organizowanych przez Kennel Club. Znają hodowcy te lokalizacje, Nowy Adamów, Stawiszyn poznali w ubiegłym roku, także lokalizacje Opoczno i Warszawa Wola, bo te wystawy się już w ubiegłym roku odbywały i są, jak widzimy, kontynuowane, ale jest też nowa lokalizacja w innej części Polski, to jest Barlinek Zachodniopomorski. Tak, i tutaj bardzo chciałbym podziękować za wsparcie po prostu naszej hodowczyni, która wykazała się dużym zaangażowaniem i pomogła w realizacji całego przedsięwzięcia. Także fajnie, że członkowie nasi włączają się w taką akcję i też czujemy od nich wsparcie w pomocy i organizacji takiej wystawy w nowej lokalizacji. Tutaj mowa nie tylko o pani Iwonie, z naszej hodowczyni z województwa zachodniopomorskiego, bo ona faktycznie włożyła najwięcej pracy w to, aby ta wystawa miała miejsce, ale w ogóle cała grupa hodowców z województwa zachodniopomorskiego się zaangażowała i, no i tak też powinno, lobbowała za tym, żeby ta wystawa... Tak to powinno działać, także my jesteśmy też otwarci na nowe propozycje. Trzeba pamiętać, że nasz budżet no, jest skromnym budżetem, porównując budżet do wielkich organizacji jakichś międzynarodowych, gdzie mogą sobie pozwolić na organizację 40 wystaw rocznie, także też dbamy o finanse stowarzyszenia. Aczkolwiek jeżeli dostajemy, mówię, no, wsparcie gdzieś, jeżeli chodzi o grunt samorządowy, no to wtedy jedziemy, rozmawiamy, dogadujemy i będziemy otwierać się na też nowe lokalizacje i nowe miejsca, żeby zorganizować gdzieś wystawy w nowym miejscu w przyszłym roku. No właśnie, bo jak opublikowaliśmy harmonogram, to pierwsze pytania, oczywiście część hodowców zadowolona, znaczy, bo blisko, ja, bo fajnie, a część tak, dlaczego nie Śląsk? Dlaczego ja rozumiem hodowców, też byśmy chcieli robić 30 wystaw rocznie, ale tutaj budżet nie jest z gumy, złotówka oglądana z każdej strony, także naprawdę racjonalnie musimy podchodzić do tego, a osoby, które tak uważają, no muszą się zastanowić, że organizując wystawę, gdzie przyjedzie powiedzmy 100 hodowców, koszty takiej wystawy dla klubu są ogromne, a zwrot żaden. Także no, najpierw racjonalność, myślenie. Trzeba tutaj, tak jak niejednokrotnie mówiliśmy w odcinkach, skupić się też na tym, żeby osoby, które rejestrują się w jakichś stowarzyszeniach, których nic nie robią, żeby rzeczywiście się zainteresowały też tym, czy lepiej zakupować psy z Kennel Clubu, przynależeć do nas, gdzie te środki są przeznaczone na rozwój kynologii, niż ktoś kupuje sobie psa z jakiegoś stowarzyszenia, który nic nie robi i tylko i wyłącznie inwestuje w kapitał jakiegoś prezesa do jego prywatnej kieszeni. Także taki apel. Chcemy się rozwijać, jak najbardziej jesteśmy otwarci, ale mówię, no, najważniejszy jest nasz budżet, a później będziemy myśleć, w którą stronę te finanse przesuwać. Aczkolwiek, no, tak jak pan powiedział, no, jest tych inwestycji w tym roku znowu dużo, także
Nie o wszystkich jeszcze teraz możemy powiedzieć, bo część po kolei. Niespodzianek. Tak, w lutym następna niespodzianka, także myślę tutaj, że to bardzo zainteresuje hodowców, bo otworzy też drogę im na cały świat, ale to mówię, no dogadam resztę szczegółów i poinformujemy w lutym, co miałem na myśli, jak to będzie wyglądało. Dziękujemy za uwagę. Ten odcinek Kynologii w pigułce o niespodziankach i o nowościach, o tym, co nowego w Kynoklubie w 2020 roku. A już niebawem powrócimy w kolejnym odcinku z serii Kynologia w pigułce z kolejnymi ciekawymi informacjami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.